Cześć, z tej strony Konrad, ekipa Xtreme Hardware. Witam widzów Blaka, jak i samego Blaka. Dzięki Blaku za zaproszenie do Twojego materiału poświęconego rampage'owi Xtreme Omedze. Tak, swoją drogą świetna płyta, najlepsza płyta główna na, na, na podstawkę LGA 2066, o czym powiem w dalszej części tego materiału. Tak jak tutaj Blaku poprosił, nagrywamy akurat e, wstawkę na temat bardzo konkretnego overclockingu na tejże platformie. Ja tutaj Wam teraz pokażę pewne zasady związane z OC tej platformy. Na przykładzie Rampage'a Xtreme 6, czyli wcześniejszej wersji, można powiedzieć, pierwowzoru Omegi. Natomiast tutaj to, co jest bardzo istotne, ten Rampage jest chłodzony monoblokiem, także sekcja zasilania płyty, jak i procesor są chłodzone. Zresztą cały konfig jest pod Custom LC. Co jest bardzo istotne, jeżeli w ogóle chodzi o samą platformę HDT i to się nie tyczy tylko x 299 ale też X99, X79 czy inne platformy HDT Intela, tutaj się skupiamy na Intelach w tym wypadku. Inne platformy HDT Intela wstecz. Otóż to, co możecie zobaczyć bardzo często na większości portalów IT, to testy robione po łebkach. Ja to z jednej strony rozumiem, dlatego, że są to testy kierowane dla tzw. zwykłych kowalskich, natomiast absolutnie w żaden sposób nie odzwierciedlają prawdziwego potencjału platform HDT. Nie odzwierciedlają tego, jak bardzo duży wpływ na wydajność ma podsystem pamięci, który akurat w wypadku X299 tutaj nazywa się MESH, chociażby w wypadku X99 i X79 był to Ankor. Również te testy nie uwzględniają tak ważnych. Elementów jak wyłączanie limitów TDP, gdzie tutaj poprzez wyłączanie limitów TDP nie rozumiemy tylko i wyłącznie kwestii zachowania procesora poniżej pewnego zakresu temperatur, natomiast wyłączenia bezpośrednio limitów poboru prądu na samej płycie głównej i oczywiście płyty główne takie jak Rampej Omega, czy Rampej Xtreme 6, czy Apex, czy iVJ Dark X299, czy też Asrock Taichi Xe bardzo ciekawa tak swoją drogą płytka, pozwalają na wszelkie regulacje z zakresu napięć, yy, po wyłączanie właśnie limitów TDP, regulacje napięcia wyjściowego, regulacje napięcia VCCIO, system agent, no generalnie jest tego multum i to wszystko, w, yy, że tak powiem, w sprawnych rękach, w rękach osoby, która wie co robi, pozwala na wykrzesanie niesamowitego potencjału tych platform. I generalnie na ten moment, kiedy powstaje ten materiał, topowym procesorem na podstawkę mainstream jest i 9900 k i powiem Wam, że i9900k nie ma czego absolutnie szukać przy odpowiednio wyregulowanym i wykręconym nawet i97920X, czyli procesorze, jaki w tym momencie Blaku posiada na swojej platformie. Przechodząc do rzeczy, zacznijmy od tego, jak poustawiać na przykładzie 18 rdzeniowego 36-wątkowego Behemota i 97980 x Tutaj jest akurat proces delidowany, jest to select, bardzo dobra sztuka swoją drogą. Pokażę Wam od czego trzeba zacząć, żeby na przykładzie tego procka jak i Rampage'a Xtreme 6 odpowiednio procesor podkręcić do w pełni stabilnego, do w pełni stabilnej wartości 4,6 GHz na wszystkich 18 rdzeniach oraz pod system pamięci Mesh, do tego pamięci 32 GB ram wkładzie oczywiście pamięci G-Skill Trident Z w tym wypadku. No i tak to podkręcone do wartości 4000 MHz CL1717T1TRFC no, 371. Ok, zaczniemy od tak ważnej funkcji. Tutaj wyłączamy Asus Multicore Enhancement. Zawsze musi być na off w czasie overclockingu. Generalnie zalecam również dawanie offsetów dla instrukcji AVX na minus 2 albo minus 3. Ja na ten moment w ogóle tego nie wyłączam, bo chłodzenie radzi sobie w zupełności. Także jest w stanie poskromić tenże procesor. Sync All Cores, czyli synchronizujemy wszystkie rdzenie tak by każdy, w tym wypadku z 18 rdzeni, po prostu pracował z częstotliwością 4,6 GHz. Tutaj minimum i maksimum CPU cache ratio, to jest właśnie mesh, o którym mówiłem. Ten parametr jest niezmiernie istotny, jeżeli chodzi o wydajność całej platformy. Defaultowo na i9 lata w zakresie i 2,4 GHz, także 3,1 w tym wypadku jest to naprawdę spory overclocking. I co jest bardzo istotne akurat dla tego napięcia, Przejdźmy teraz do napięć, żeby miało te ręce i nogi. Dla napięcia CPU Cash Voltage dajemy przykładowo 1, 1,25, w tym wypadku akurat do wartości 31 MHz w zupełności starcza i też bardzo istotne, nie przekraczajcie tego napięcia powyżej, 1, powyżej wartości 1, 2 V, ponieważ bardzo podgrzewa sam procesor i też jest zbędne. Tutaj jak widzicie CPU Core Voltage Override, czyli ja akurat używam, nie używam żadnych offsetów, nie używam Adaptive i innego badziewia, bo po prostu tego nie lubię. Jak robię OC, to zawsze, że tak powiem, wszystko ustawiam na sztywno, bo też liczy się dla mnie jak największa wydajność. I teraz bardzo istotna rzecz. Mówimy tutaj o procesorze 18-rdzeniowym, podkręconym do wartości 4,6 GHz, i możecie zobaczyć, że napięcie jest niezwykle niskie. Mamy tutaj wartość 1,185V, gdzie ta sztuka generalnie do, takich, do takiego OC potrzebuje 1,175. Dlaczego tak niskie napięcie? Ano dlatego, że te chipy generalnie nie potrzebują wysokich napięć do pracy przy wysokich taktowaniach. Dlatego też tutaj obalamy pewien mit a propos tego, że i9 niesamowicie się grzeją. Jasne, jeżeli nie zdelidujemy procesora. To będą problemy, więc w momencie kiedy procesor delidujemy pozwala nam to zbić 25 do 30 stopni. Natomiast częstym właśnie problemem jeżeli chodzi o recenzję w aspekcie temperatur tych procesorów jest walenie zbyt wysokich napięć, bo generalnie np. ta sztuka do 4,7 na wszystkich 18 rdzeniach potrzebuje jedynie 1,2 V. Przykładowo procek Blaka potrzebuje 1,1,2 do 4,4 GHz na 12 rdzeniach. Także jak widzicie to są naprawdę bardzo niskie napięcia. Nie ma co z tym przesadzać i generalnie jest to w zupełności wystarczające. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć parametr Anchor Voltage Offset. Jest to parametr, który polecam ustawiać w wykresie od 0,300 do 0,400 w momencie, kiedy chcemy stabilizować pamięci. Często to pomaga na problem, który przykładowo Rampage Omega bądź Rampage Xtreme 6 objawia na swoim wyświetlaczu LEDowym jako magiczne AF memory detect, czyli mamy problem z budowaniem pamięci. Razem z tym parametrem oraz z VCIO voltage oraz agent voltage, to są bezpośrednio parametry. Te dwa parametry są odpowiedzialne za OC pamięci. Dzięki odpowiedniej kalibracji tych napięć jesteśmy w stanie ustabilizować pamięci naprawdę wysoko. I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o butowanie właśnie platformy. Polecam w momencie, kiedy chcecie, jeżeli macie jakieś problemy ze stabilizacją pamięci, zwiększyć napięcie boot voltage system agent i VCCO boot voltage, trzymając zakres taki, by tutaj te, przykładowo agent voltage mamy na 1.185, jeżeli chodzi o boot, a VCCO na 1,18. Uważajcie na to, żeby że tak powiem, te wartości nie były zamienione, bo może to doprowadzić do degradacji kontrolera pamięci czyli MC w procesorze. Zaraz wrócimy do tej zakładki. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo istotne, tutaj akurat napięcia pamięci 1,39V dla DDR4 można ładować nawet 1,45, nie jest to problem. Natomiast jeśli, to jest bardzo ważne, jeżeli kości są na Samsungach guidaj, to nawet 2-3 stopnie różnicy w temperaturze otoczenia często stanowią o stabilności albo jej braku. Także trzeba mieć to na uwadze. Jedno z absolutnie najbardziej istotnych napięć na platformie X299 to input voltage. Zalecam zawsze trzymać na w zakresie powiedzmy 1.95 do nawet 2.050. Osobiście trzymam na 2 V. Dlaczego? Ponieważ jeżeli poniżej powiedzmy zakresu 1.95 mamy to napięcie, to występuje na tej platformie tak phantom throttling. Objawia się to w taki sposób, że procesor przykładowo pracuje z częstotliwością 4,5 GHz, natomiast w momencie, kiedy mamy bardzo duże zapotrzebowanie na jego wykorzystanie, na wykorzystanie jego mocy, ma miejsce... Zrzucanie taktowań, którego nawet nie widać na OSD, ponieważ są to tak szybkie, że tak powiem, zrzuty, że no dobrze można przykładowo wykorzystać program INFO, który pokazuje to stosunkowo dobrze, natomiast też nie zawsze jest w stanie wyłapać te zrzuty, bo są to naprawdę milisekundowe zrzucenia, zrzucenia taktowań, na przykład mamy zrzut z 4,5 na 3,8, przez to spada nam wydajność. Dlatego phantom throttling, tak zwany throttling phantomowy, zapobiegamy temu właśnie regulując, zakres, regulując napięcie input voltage. Ja tutaj zalecam 2,0. Poza tym 2,0 również w ogóle input voltage ma to do siebie, że jest to jakby napięcie, które determinuje um, możliwość przydzielenia reszty napięć e, takich jak system agent, VCCO, Faucor i tak e, dalej. Jest to tak zwana przetwórnica. Ok, wejdźmy teraz w zakładkę External Digi Power Control. To jest zakładka odpowiedzialna za wyłączanie limitów TDP. Polecam LLC, czyli Lower Plane Calibration. Na level 6, level 7, do takiego powiedzmy niedzielnego OC, ok, do konkretnego OC, tak żeby procesor e, nie miał tak zwanych dropów na impucie i na fałkorze. Tutaj mamy CPU Current Capability, czyli tak zwane wyłączenie OCP. Na RAM-page'u, OMEDZE oraz X6 można nawet załadować 240%. Ja zazwyczaj, że 200 240% do jakichś mocniejszych benches, przy przykładowo CD48GHz, ale o tym zaraz, zaraz powiem, jak, jak to wygląda. Natomiast ta funkcja pozwala nam na to, żeby procesor nawet 240% przeskoczył e, nie, 140% w tym wypadku przeskoczył swoją normę, jeżeli chodzi o TDP. E, Sprit Spectrum zawsze na Disable. Tutaj mamy również OCP pamięci 140% na rampageach. No i tutaj mamy agent voltage i boot voltage, o których wcześniej mówiłem. Natomiast jeszcze ważniejszą rzeczą związaną z limitami TDP jest zakładka Extreme i Internal CPU Power Management. Intel Speed Step technologii zawsze na Disable, tak samo jak wszelkie stany C i tak dalej, tak żeby procesor nie zrzucał nam absolutnie taktowań ani napięć. I teraz bardzo ważna tutaj zakładka. Long Duration Package i Short Duration Package. Tutaj ustawiamy limity TDP, takie można powiedzieć, szalone wręcz. Ładujemy na maksa, czyli 4095. Tutaj walimy 127, 4095 i 1023. Tego używamy do bicia rekordów, do benchowania, do renderingu, jeżeli mamy odpowiednie chłodzenie. Nie cackamy się. Te procesory to czołgi, płyty również są w stanie to wszystko znieść. Natomiast zaraz dowiecie się o tym. Gdzie Rampage XTM6, co mnie osobiście bardzo zdziwiło, Polek względem Rampage'a Omega, który jest absolutnym rzeźnikiem. No ale zaraz do tego przejdziemy. Tutaj również CBO i VR na Disable, do C zawsze polecam. Jeżeli chodzi o ten parametr, tutaj dajemy przykładowo na High Performance albo Auto. Jak to woli, to jest generalnie mało istotne, ale ja tam lubię to wszystko, że tak powiem, maksować. Dobra, kolejna sprawa. Timingi pamięci. Ja nigdy nie używam XMP, te moduły, które tutaj latają to są akurat pamięci 4266 MHz przy CL19, natomiast żeby uzyskać takie hmm, taktowania i timingi, no bardzo mocny kontroler pamięci, czyli IMC w procesorze musi się znajdować, to też jest bardzo istotny element, więc... Yy... Poustawiałem sobie wszystko ręcznie. Tak jak mówiłem, pamięci latają na 4000 MHz, timingi ręcznie wbite 17, 17, 17, 37. Przy Command Rate T1 to jest bardzo istotne, szczególnie dla platform HDT, ale na mainstreamach też swoje robi. Reszta timingów ręcznie poustawiana. No i generalnie. Fajnie to lata, jakby nie patrzeć. No ale to już jest taka zabawa na dłuższą, na dłuższą metę. Natomiast y, polecam przeczytać różnego rodzaju poradniki. Możliwe, że Blaku zrobię jakiś taki poradnik o bardzo zaawansowanym OCX-299. Ja piszę taki poradnik i też tam może zabrę y, kwestie związane z pamięciami. Dobra, przejdźmy również do jednej z zakładek, Cpu Configuration. Y, tutaj wyłączamy CPU, Cpu Power Management Configuration. Tak jak mówiłem wcześniej, wyłączamy wszelkie. Stany C, Intel SpeedShift Technology, również no Disable. Te stany wyłączamy po to, żeby no procesor nie zbijał nam taktowań i napięcia, przykładowo w Windowsie. Oczywiście, jeżeli nie chcemy bawić się w Adaptive bądź Offset. Jeżeli chodzi o napięcia, ja osobiście wychodzę z założenia, że jak ma chodzić, to ma zapierdzielać na pełnej mocy, bo tego potrzebuje. Oczywiście to nie oznacza, że procesor cały czas chodzi na 100%, tylko po prostu trzyma przykładowo taktowanie 4,6 GHz cały czas i napięcie stało 1,85, input 2.0 i itd. Jeżeli używamy dobrego zasilacza i mamy odpowiednie chłodzenie, najlepiej do takich procesorów i płyt absolutnie polecam kustomowe chłodzenie cieczą, to nie ma to żadnego, że tak powiem, problemu. Jeśli chodzi o napięcie VCO system agent, nie wolno na tej platformie przekraczać zakresu 1,2V. Akurat tutaj mi ten cholerny mój rampage pokazuje 1,216, ale walić to. Ręcznie jest ustawione na 1,175 i tego się trzymajmy. Dlaczego? Ponieważ raz, że to bardzo podgrzewa procesor, a dwa na platformie HDT jest po prostu niebezpieczne. Może doprowadzić do dość szybkiego uszkodzenia kontrolera pamięci. Czyli IMC w procesorze. Dobrym, dobrym przykładem tego jest J-Tłens, który walczył z Jezusem z Gamers Nexus. Jak chłopaki podkręcali swoje procki, walili jak największe wyniki. No i Jay dowalił bodajże 1,35V system Agent 130 na VCCO, no i później jego procesor niestety. Zaczął szwankować, pamięci nie, nie chciały się już kręcić tak wysoko jak wcześniej, dlatego że, że tak powiem, usmażył w cudzysłowie kontroler pamięci. Także należy na to uważać. Natomiast to, co jest jeszcze też istotne, to przykładowo takie 4,6 GHz przy wyłączonych limitach TDP realnie oferuje większą wydajność niż 4,7, 4,8 bez odpowiedniej regulacji inputem i tak dalej. I tak się to po prostu przekłada na wydajność, że mimo wszystko. Te 4,6 odpowiednio skalibrowane będzie lepiej się zachowywać w aspektach wydajnościowych niż 4,7 czy 4,8 z nie do końca przemyślanymi, że tak powiem, ustawieniami. Jedną z najważniejszych różnic Pomijając kwestię samego rozbudowania sekcji zasilania na Rampage'u Xtreme 6 Omega versus Rampage Xtreme 6 w wersji wcześniejszej, jest chłodzenie tejże sekcji. Otóż, przykładowo, Rampage Xtreme 6 bez aktywnego chłodzenia albo chłodzenia cieczą, w tym wypadku, nie radził sobie z mocno podkręconymi procesorami powyżej. 14 rdzeni. Przykładowo i 979-80X Kręcony do wartości 4,6 GHz szybko gotował sekcję do około 110-115 stopni. Powiedzmy po 20 minutach wygrzewania, chociażby w real benchu, często nawet e, szybciej. Przez co płyta troklowała, e, zmieszała nam się wydajność i oczywiście były wszelkiego rodzaju problemy z uzyskaniem stabilnych zegarów, biorąc pod uwagę na to, jakie. Zegary można uzyskać przy aktywnym chłodzeniu bądź chłodzeniu cieczą. No i tutaj y, bardzo ciekawa rzecz, bo tutaj Omega bez odpalania nawet wentylatorów, które mają zakres regulacji od 0 rpm do 11 000 rpm, przy około 7 000 mocno wyją, to radiator na sekcji zasilania y, pasywnie pozwala chłodzić procki y, takie jak 79-80X, kręcone nawet do tych wartości 4,7 GHz, po przy długim obciążeniu. Y, jakieś 65-70 stopni to jest max co widziałem w czasie długotrwałych testów bez odpalonych wentylatorów. Przy zakresie RPM około 5000 to był jakieś 38 do 55 stopni. Także no naprawdę sekcja jest bardzo chłodna. Gdzie Rampage ixtreme 6 z monoblokiem, czyli z chłodzoną cieczą sekcją osiąga zakres około 60 do 65 stopni na VRM. Natomiast monoblok który chłodzi zarówno sekcja jak i procka, podgrzewa o te kilka stopni również procesor. Także no Omega jest bezdyskusyjnym zwycięzcą i tutaj całkowicie Rampage x 6 w kwestiach zarówno chłodzenia VRM, jak i rozbudowy VRM, jak i OC długotrwałego. Przy pełnym poborze prądu powyżej 500W z procesora całkowicie deklasuje Rampage x 6. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do subskrypcji kanału Blaka, bo według nas jest to gość, który robi fenomenalną robotę. W segmencie, który, że tak powiem, ogarnia, jeśli chodzi o sprzęty, a zna się no, bardzo dobrze na swojej robocie, zapraszamy również na, zapraszamy również na nasz kanał, czyli na Xtreme Hardware. Eee, u nas macie testy bardzo unikalne, jak chociażby 3 Titan tyta, XP versus 4 Titan XP, wszelkiego rodzaju bardzo hardkorowe konfigi, nawet 4 rtx 2080 i bicie rekordów, azotowanie itd. Także pozdrawiam serdecznie, eee, no i zapraszam do kolejnych materiałów Blaka, jak, jak i naszych. Cześć!